Nadszedł czas na dodanie do naszej gry dźwięków. Czyli jest tutaj tak samo jak były grafiki, tak samo są też dźwięki. Rozpakowujemy to. Jest to zip, jeżeli jest to system inny niż macOS, bo macOS mi rozpakowuje automatycznie. Natomiast w innych systemach te dźwięki musicie sobie ręcznie rozpakować. No więc proszę wtedy zipa rozpakować do jakiegoś katalogu. No i mamy tutaj kilka dźwięków. I ten dźwięk strzał trafiony chciałbym, żeby był odtwarzany wtedy, kiedy kaczuszka zostanie przeze mnie trafiona. Czyli w mojej kaczce, w dźwiękach, mam teraz jakiś dźwięk pop. Nie chcę tego dźwięku pop, więc sobie go wyrzucę. I tutaj wczytam dźwięk. To jest dźwięk, który ma się rozlegać wtedy, kiedy kaczka dostanie strzał. No więc idę do mojej kaczki. No i kaczka ma zdarzenie, kiedy duszek kliknięty. No i tu się dzieje to wszystko, co ma się dziać. Zrobię porządek na ekranie. O, kiedy duszek kliknięty, to jest wszystko to, co się ma dziać wtedy, kiedy kaczka ma spadać w trawę. No więc na samym początku chciałbym, żeby kaczka wydała dźwięk i... O, trafiłem kaczkę, dźwięk jest. No i teraz moja kaczka spada i pies ją łapie i w momencie, kiedy ją łapie, powinien być zagrany również dźwięk kaczka złapana przez psa. Ten dźwięk powinien zostać zagrany w momencie, kiedy pies złapie kaczkę. Czyli tym razem idę do psa i tutaj w dźwiękach, no jest też również pop, więc tego popa wyłączam i wczytuję kaczka złapana przez psa. Jest dźwięk. No i w moim psie, który na szczęście już nie jest tak rozbudowany jak kaczka, mam opcję, kiedy otrzymam spadłam w trawę. No więc wtedy pies powinien zagrać ten dźwięk. Czyli zagraj dźwięk, kaczka złapana przez psa. No to teraz moja kaczka w momencie, kiedy lata, miałaby od czasu do czasu wydawać dźwięk kwa. No więc wracam do kaczki, wracam do dźwięków, do strzału trafionego, wczytuję jeszcze kwak. I ten dźwięk chciałbym wydawać wtedy, no, kiedy na przykład zmieniam kostium. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Czyli mam w kaczce część zmiana kostiumu, no i wtedy mamy zagraj dźwięk kwak. No nie, troszkę za często, nie jest to dobre miejsce, czyli dam kwakanie do osobnego zdarzenia. Czyli tworzę w kaczce, no niestety kolejne zdarzenie, w kontrola zawsze, dźwięk kwak. No i oczywiście muszę tutaj dać czekanie. Może dam tak. Dźwięk, zagraj dźwięk kwak i czekaj. O, teraz jest za często, więc jeszcze dodatkowo dołożę czekaj sekundę. I moja kaczka kwacze raz na sekundę. No, może nie jest to zbyt fajne tak równo kwakać. Musiałbym to zmienić za chwilę, ale kaczka kwacze. Teraz wyjaśnię, czym się różni opcja zagraj dźwięk od zagraj dźwięk i czekaj. Otóż jeżeli dam zagraj dźwięk bez czekania, to program grając dźwięk wykonuje dalszą część. No i o to nam chodzi. W przypadku psa chodzi nam o to, żeby zagrał dźwięk melodyjki, i jednocześnie w tym czasie wyszedł, pokazał kaczkę, schował się. Nie chcemy, żeby czekało. Gdybym tutaj dał zagraj dźwięk i czekaj, najpierw jest dźwięk, potem pojawia się pies. Jeszcze raz. Najpierw dźwięk, potem pojawia się pies. Jeżeli wrzucę bez czekania,
Dzieje się to równocześnie. Także w przypadku dźwięku strzału, w przypadku dźwięku melodyjki tej, no nie chcę czekania. Chcę dźwięk i jednocześnie to, co się dzieje. Ale w przypadku kwakania kaczki, no chcę, żeby on czekał, żeby wykonał pełne kwaknięcie, potem dopiero sekundowa przerwa, potem pełne kwaknięcie i sekundowa przerwa. Dlatego w kaczce wybrałem tutaj zagrań dźwięk kwak i czekaj. I teraz przerwa powinna być no, zależna też od prędkości. Jak kaczka szybciej leci, to ma szybciej kwakać. Jak wolniej leci, to ma wolniej kwakać. Tak to sobie wymyśliłem. Czyli tu zrobię dzielenie 1 podzielone przez prędkość. Jeżeli moja kaczka leci z prędkością 1, no to w tym momencie mi tutaj wyjdzie dzielenie przez 1. Czyli 1 podzielić przez 1 to jest 1. Jak kaczka będzie leciała z prędkością 2, 1 podzielić przez 2, 1 druga, czyli pół sekundy od czekania. Jeżeli będzie przez 7, to 1 siódma sekundy czekania. No i kaczka kwacze z różną prędkością. Natomiast problem się stał wtedy, że kwacze również wtedy, kiedy ją zestrzelę. Czyli tu znowu po raz kolejny muszę mieć to, co do tej pory było. Jeżeli prędkość jest większa od zera, no to wtedy dopiero kwakaj. Jeżeli prędkość nie jest większa od zera, to nie masz tego wykonywać. No i w tym momencie po zestrzeleniu kaczka już nie kwacze. No tak, to teraz chciałbym, żeby jeszcze w momencie wydawania strzału był wydawany strzał taki jak w powietrze. No więc idę do mojej sceny. I tutaj sobie wczytam dźwięk strzał w powietrze i w scenie, która jest też no, swoistego rodzaju duszkiem, zrobię sobie zdarzenie, kiedy etap kliknięty, po kliknięciu etapu ma wydać dźwięk strzał w powietrze. Okej, okay. Nie zawsze mi to działa, dlatego że ja czasami klikam w celownik. Jeżeli celownik zdąży mi już zasłonić miejsce pod pomyszce, no to w tym momencie klikam sobie w celownik. Ja wyłączę może tej kaczce ten dźwięk, bo przecież to kwakanie to jest straszne. O, zatrzymam. Więc teraz tak, również w celowniku wczytam sobie tutaj strzał w powietrze i w celowniku znowu też zrobię, kiedy duszek kliknięty, zagraj dźwięk strzał w powietrze. I teraz w momencie, kiedy klikam w kaczkę, jest wydawany inny dźwięk. W momencie, kiedy trafię albo myszką w tło, albo myszką w celownik, jest wydawany dźwięk strzału w powietrze. Także etap kolejny mojej gry został ukończony. Ha! Jeszcze jesteście. No to może klikniecie subskrybuj.